Dlaczego warto stosować kosmetyki z retinoidami? Od czego rozpocząć taką kurację? I czy zawsze przy stosowaniu kosmetyków z retinolem skóra będzie podrażniona, zaczerwieniona i będzie się łuszczyć? Oraz co wybrać? Retinol czy retinal? O to wszystko zapytam ekspertkę, kosmetologa i technologa kosmetyków Paulinę Śmiech-Mełgów. Cześć. Cześć Natalia, witam serdecznie. Bardzo ważny temat. Temat na topie, bo to nigdy się nie wykończy, nie wyczerpie się tematu chyba, jeżeli chodzi o retinoidy. Ale wybrałam takie najczęściej zadawane pytania. I na sam początek chciałabym Ciebie zapytać o to hasło, kosmetyki z retinolem, bo tak się przyjęło, bardzo często tak się mówi, ale czy zawsze to jest ten retinol tylko i wyłącznie? Jeżeli chodzi o retinol, jest to genialna substancja i tak naprawdę bardzo dużo teraz firm wykorzystuje retinol jako hasło marketingowe. I to dobrze i to źle, bo jeżeli szukamy kosmetyków z retinolem albo innymi formami retinoidów, to zazwyczaj wpisujemy w wyszukiwarkę retinol. Ale chciałabym zaznaczyć, że nie wszystkie preparaty, które mają w deklaracji marketingowej słowo retinol, zawierają formę witaminy A, które przekształcą się do kwasu retinowego. Bo jeżeli myślimy o retinolu, to retinol był pierwszą substancją, był pierwszym retinoidem używanym w kosmetologii, który jest w stanie przekształcić się do kwasu retinowego, bo tylko kwas retinowy jest substancją, która działa na receptory jądrowe. I wszystkie pozostałe formy, jeżeli chodzi o kosmetologię, jeżeli chcemy, aby działały aktywnie na naszą skórę, powinny się przekształcić właśnie do kwasu retinowego. I mamy takie dwie formy, które są pewniakami. To jest retinol i retinal. Ale bardzo często w kosmetykach możemy na przykład znaleźć octan retinylu czy palmitynian retinylu. I są to formy, które w skórze nie przekształcają się do kwasu retinowego, a mimo wszystko na opakowaniu jest napis krem z retinolem. Dlatego to nie jest takie oczywiste, że sięgając po produkt, który ma w nazwie retinol albo w deklaracji marketingowej jest informacja, że zawiera retinol, zawiera taką formę retinoidów, która będzie w stanie przekształcić się do kwasu retinowego w skórze. Okej, czyli warto też podkreślić, że różne formy witaminy A w kosmetykach będą działały na różne problemy i będą odpowiednie dla różnych typów skóry? Tak. Do kosmetologii wchodzi bardzo dużo różnych form retinoidów i tak naprawdę producenci prześcigają się w deklaracjach, dla kogo jest retinol, dla kogo jest retinal. Teraz ostatnio weszła taka substancja retinoinian retinylu i tak naprawdę one działają podobnie, pod warunkiem, że przekształcą się do kwasu retinowego. Retinoidy kochamy za to, ponieważ działają na wszystkie najważniejsze komórki proliferacyjnej w naszej skórze. Na komórki macierzyste, na fibroblasty, na sebocyty. I jeżeli chodzi o różnego rodzaju formy retinoidów, to faktycznie jeżeli chodzi o działanie na fibroblasty, to badania pokazują, że dana forma retinoidów w troszkę inny sposób te fibroblasty produkuje. Jeden retinoid wpływa na większą syntezę kolagenu typu pierwszego, drugi mocniej stymuluje syntezę kwasu hialuronowego, natomiast efekt, taki wspólny mianownik dla retinoidów, które przekształcają się do kwasu retinowego, jest wspólny, czyli bardzo efektywne działanie na skórę. Super, to jakbyś mogła też podsumować w takim razie, dlaczego warto stosować kosmetyki z retinoidami w pielęgnacji domowej i kiedy zacząć? To może od tego, kiedy zacząć stosować retinoidy. Retinoidy powinny wejść w taki kanon nasz pielęgnacyjny od 25 roku życia. Dlaczego? Dlatego, że mówimy już, że od 25 roku życia nasze komórki są dojrzałe i skóra zaczyna się starzeć. I jeżeli chodzi o stosowanie retinoidów, jest to genialny składnik, który zapobiega starzeniu się skóry, ale również jest w stanie odwrócić uszkodzenia DNA naszych komórek. Więc nie tylko ochrona, profilaktyka, ale taka faktyczna regeneracja. Jeżeli mamy osoby, które mają mniej niż 25 lat, ale
chorowały na trądzik i trądzik pozostawił po sobie blizny, albo na przykład osoba jest w trakcie chorowania na trądzik i widać, że już pokazują się pod zmianami zapalnymi blizny, to jest to też idealny moment na wprowadzenie retinoidów do stosowania zewnętrznego, aby te blizny wypłycić i aby również zniwelować przebarwienie pozapalne. Okay. Ale 25 lat to jest taki moment, gdzie musimy już poważnie rozważyć włączenie retinoidów do naszej codziennej pielęgnacji. Są takie dwa przypadki, kiedy retinoidów nie włączamy. Mm-hmm. To jest skóra atopowa. Skóra atopowa nie lubi retinoidów, mimo że w skórze atopowej okazuje się, że jest mniej witaminy A, ale podawanie zewnętrznych retinoidów będzie tą skórę bardzo mocno podrażniało. I drugi okres to jest okres u kobiet, okres ciąży. Wtedy nie stosujemy zewnętrznie retinoidów ze względu na to, że retinol, kwas retinowy działa teratogennie i jest to moment, kiedy odstawiamy retinoidy, są inne substancje, na przykład neodermyl, jako substancja taka zagęszczająca, która nam zastąpi retinoidy, a już potem tak naprawdę do końca życia możemy retinoidy stosować. Okej, czyli to nie jest tak, że to jest taki sezonowy składnik aktywny, że na przykład poużywamy go sobie przez pół roku, kondycja skóry się poprawi i tyle. Powiedziałaś, że to jest coś, co możemy stosować wręcz do końca życia, czyli to już zostaje w naszej pielęgnacji. Tak, to już jest taki kanon pielęgnacyjny, czyli zaczynamy stosować w wieku 25 lat i stosujemy cały czas. Będą zabiegi, na przykład laseroterapia, gdzie retinoidy trzeba będzie na pewien okres czasu odstawić, ale po laseroterapii można te retinoidy włączyć. I retinoidy, ponieważ one regenerują bardzo mocno skórę, myślę, że jeżeli już zaczniemy je stosować i uzyskamy bardzo dobre rezultaty, to aby nie utracić tych rezultatów, aby nie mieć tego przyspieszonego starzenia się skóry, warto, aby były stosowane codziennie, niezależnie od pogody, bo jeżeli chodzi o okres o wysokim nasłonecznieniu, ale również takie egzotyczne podróże, jak najbardziej retinoidy mogą być stosowane, jeżeli skóra będzie nastawiona na mocniejsze promieniowanie UV, ale wtedy wybieramy formy, preparaty na bazie retinoidów, które nie powodują złuszczania naszej skóry. To jest bardzo istotne. Okej, a co wybrać na start? Retinol czy retinal? Wszystko zależy od rodzaju skóry. Od rodzaju i problemu skóry. Retinol był pierwszym retinoidem takim aktywnym w kosmetologii, tylko szukamy takich alternatyw dla retinolu ze względu na to, że retinol po pierwsze jest stosowany w wyższych stężeniach niż retinal i to wyższe stężenie pozwala nam osiągnąć lepsze efekty, ale lepsze efekty wiążą się z tym, że retinol złuszcza, podrażnia, może prowadzić do wyprysku na skórze. Więc zaczęto szukać form alternatywnych i wynaleziono retinal. Może nie wynaleziono, bo retinal jest taką formą pośrednią między retinolem a kwasem retinowym, ale stosowana w kosmetologii w bardzo ograniczonym stężeniu. Zazwyczaj preparaty z retinalem wykorzystują stężenie 0,005 i to jest takie maksymalne stężenie retinalu, właśnie aby skóra się nie złuszczała, aby nie była podrażniona, a będziemy mieć docelowy efekt zastosowania retinoidów. Super. A jaki kosmetyk z retinolem poleciłabyś na start? Z retinolem. Jeżeli chodzi o retinol, to bardzo mocno polecam Active Retinol Repair Serum z marki DermaQuest, ale jest to serum, które nie zawiera tylko retinolu, tylko tam są aż cztery formy retinoidów, bo jest retinol, retinal, retinoinian retinylu i linoleinian retinylu. Także cztery formy, ale to jest taki produkt na start. Jeżeli mamy skórę, którą chcemy bardzo mocno pojędrnić, jeżeli mamy skórę, która ma problem z przebarwieniami. I ten produkt, ten kosmetyk
kosmetyk, kosmeceutyk występuje w 3 stężeniach. I zaczynamy od stężenia 30 i to jest genialny kosmeceutyk na start, ale również Sea Infusion Serum. Mhm. To jest takie niestandardowe połączenie ze względu na to, że tam mamy i retinol, czysty retinol w stężeniu 1/10 i witamina C, tetraizopalmitynian askorbylu 10% i kwas ferulowy i witamina E. I to jest takie Ferrari, jeżeli mhm. chodzi o połączenie substancji aktywnych i niwelowanie efektów fotostarzenia się skóry. To jest również serum, które możemy stosować na dzień, bo okay. ogólnie retinoidy stosujemy na noc, a to jest preparat, który stosujemy na dzień i on będzie bardzo dobrze się sprawdzał przy skórze suchej, bo skóra sucha potrzebuje troszkę innych bazowych składników i to serum będzie idealne dla skóry, która ma ubytki w płaszczu hydrolipidowym i już nie wytwarza na przykład tyle ceramidów, co skóra mieszana czy tłusta. Mhm. Więc to są takie produkty na start. Super. Czyli tak naprawdę zwracajmy zawsze uwagę na to, jak jest polecane do stosowania dany kosmetyk. No bo tak. Z założenia stosujemy kosmetyki z retinolem na noc, ale tutaj to serum będzie odpowiednie do pielęgnacji też porannej. Tak. Ze względu na to, że retinol jest podany w nośnikach, które chronią substancję aktywną przed utlenianiem się, a z drugiej strony ta substancja przenikać będzie dużo, dużo głębiej. Także tak, to stosowanie deklarowane przez producenta jest niezwykle ważne i istotne. Mhm. I też tutaj od razu obalę mit, bo retinoidy nie działają fotouczulająco, czyli nie wchodzą w reakcję z promieniowaniem UV. Po prostu promieniowanie UV będzie wpływało degradacyjnie na retinoidy, więc okay. one tracą swoją aktywność, dlatego nie rekomendujemy w takiej ogólnej komunikacji stosowania retinoidów na dzień, mhm. no bo one zmniejszają swoją aktywność biologiczną. Ale jeżeli są w nośnikach, to już jest wtedy inna sytuacja. O kosmetykach z retinoidami można mówić dużo, ale cieszę się, że dzisiaj poruszyłyśmy te najważniejsze, podstawowe kwestie, zasady stosowania właśnie tego składnika aktywnego w pielęgnacji. Bardzo dziękuję Tobie za spotkanie. Dziękuję serdecznie.